Rozmowa dnia. A w naszym studiu? Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Troszkę chyba niewyspany, bo wczoraj późno położył się spać po uroczystej prapremierze filmu Smoleńsk Antoniego Krauzego. No, oczywiście to była krótka noc, bo nie tylko, że sama uroczysta premiera zakończyła się późno w nocy, to emocje były tak duże, że trudno było zasnąć po obejrzeniu tego filmu. Film robi wrażenie, rzeczywiście. Zebranie w jednym miejscu, niejako takie skondensowanie w ciągu dwóch godzin, bo tyle trwa ten obraz, tych wszystkich wydarzeń, które pamiętamy z 10 kwietnia, ale tego wszystkiego, co działo się potem. Nagromadzenie tych faktów no, musi robić wstrząsające wrażenie, nawet jeśli nie zaskakują te fakty, bo przecież je wszyscy znamy, a przynajmniej dobrze znają je ci, którzy gdzieś tą sprawę z uwagą śledzą. To jednak zebranie tego wszystkiego w jednym miejscu, pokazanie no, musi porażać. Kino, literatura powinny budzić emocje, oczywiście, ale czasem emocje przeszkadzają w takim zdrowym, rzetelnym osądzie. Myślę, że wielu Polaków bardziej interesuje nie to, jakie emocje film wywołuje, tylko po prostu, czy to jest dobry film. Film jest dobry, bo film musi wywoływać właśnie emocje. No wtedy jest dobry, jeśli są emocje, jeśli trzyma w napięciu, jeśli odnosi się do wydarzeń, które gdzieś ludzi interesują, no bo to też jest jeden z elementów tego, żeby widzowie chcieli taki film oglądać. I film jest przede wszystkim prawdziwy. No, nie ma tam fikcji w tym rozumieniu, która byłoby kreowaniem jakichś wydarzeń, które nie miały miejsca. Oczywiście są postaci, no, główna bohaterka, dziennikarka, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, która przechodzi metamorfozę od takiej dziennikarki, dla której wszystko jest jasne po kilka chwil już po katastrofie, bo dostaje ten przekaz, który wiemy, że był wówczas już kierowany do bardzo wielu osób, w tym do polityków Platformy Obywatelskiej, aż w zderzeniu z rzeczywistością, z wydarzeniami zaczyna przyjmować, że być może zdarzyło się jednak coś innego. Ta postać jest postacią pewnie fikcyjną, natomiast no, wydarzenia, które toczą się na ekranie, fikcyjnymi nie są i myślę, że bardzo dobrze, że też po raz pierwszy mamy taką prawdziwą rekonstrukcję tego, co się wydarzyło, chociaż nie jest to przecież film dokumentalny, jest to film fabularny, ale też w żadnym wypadku ten film nie może zastąpić i nie zastąpi rzetelnego dochodzenia do prawdy. Tutaj zgoda, to co pan redaktor przed chwilą powiedział, to są dwa różne obszary. Jarosław Kaczyński mówił o tym nawet, że film jest ważne, bo ukazuje historyczną prawdę. Posunąłby się pan aż tak daleko, żeby tak ukazuje, powiedzieć? Tak, na pewno ukazuje wydarzenia, które no dzisiaj być może niektórzy chcieliby, żebyśmy wszyscy zapomnieli. No, skalę manipulacji chociażby bezpośrednio po katastrofie, mechanizm tej manipulacji, jak on wyglądał, ale również te bolesne wydarzenia pod krzyżem, pod Pałacem Prezydenckim, no to są obrazy, które już może gdzieś zatarły się w pamięci, bo to już i lata, które upłynęły od tego momentu, ale przypomniane dzisiaj muszą szokować, muszą pokazywać skalę też i zdziczenia, która gdzieś darła się w to sakrum żałoby. Także ja osobiście muszę powiedzieć, przeżyłem ten film bardzo mocno. I pójdzie pan go jeszcze raz obejrzeć? Pójdę go jeszcze raz obejrzeć. Na pewno będę chciał namówić przyjaciół, znajomych, rodzinę, żeby ten film zobaczyli. Mam też nadzieję, że zobaczą go ci, którzy uważają, że w sprawie Smoleńska wszystko jest jasne i że zrobiono wszystko, co możliwe. I sprawa jest wyjaśniona. Myślę, że po obejrzeniu tego filmu być może wiele z tych osób uzna, że jednak nie wszystko jest jasne i że być może nie wszystko w tej sprawie zrobiono tak jak trzeba. Liczę na to. Liczę na to, że ta grupa wątpiących będzie znacznie większa, ta grupa domagających się od państwa polskiego, od instytucji polskiego państwa, żeby zrobiły w tej sprawie wszystko, abyśmy mogli opierać się w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej nie na wierze, tylko na rzetelnych dowodach, rzetelnej prawdzie, a nie na pseudoraportach, które, jak dzisiaj wiemy, były wynikiem manipulacji. A będzie pan ponownie kandydował na prezydenta Warszawy?
Powiem tak, że znaczy, wszystkim w tej chwili trudno mówić, że jest taka kwestia. No, nie, może, mamy, może nie mamy być, w tej no, chwili tak. Może się Hanna Gronkiewicz-Waltz podać do może, do no może, oczywiście może. Może być referendum, może być komisarz wprowadzony przez PiS do Warszawy, no, więc znaczy, no, temat jest. No, temat jest zawsze oczywiście i rozmawiać można, ale dzisiaj nie jest moment na to, żeby dywagować o kandydatach. Dzisiaj jest moim zdaniem moment na to, żeby po pierwsze przerwać patologię w Warszawie, która patologię reprywatyzacyjną, ale po drugie też rozliczyć to wszystko, co się już wydarzyło, no bo to nie można powiedzieć, że nie ma sprawy. Tak trochę Hanna Gronkiewicz-Waltz próbuje nas przekonywać, że właśnie w tej chwili nie ma sprawy, bo ona zrobi audyt, bo się zorientowała po 10 latach rządów, że dzieją się złe rzeczy. Jest sprawa i sprawa musi zostać wyjaśniona. Na tym się musimy w tej chwili skupić. Znaczy nie chciałbym, żeby taka polityczna przepychanka, czy w tej chwili mówienie o wyborach, o zmianie w Warszawie przeszkodziło właśnie w takim dogłębnym wyjaśnieniu sprawy afer reprywatyzacyjnych. To po pierwsze. Po drugie, no Hanna Gronkiewicz-Waltz idzie w zaparte, mówi, że nie poda się do dymisji. To zresztą zadziwiające zupełnie, jak można zatracić takie poczucie odpowiedzialności za funkcję, którą się pełni. No, tutaj mamy klasyczny zupełnie przykład tego. Zachowuje się jak Bartłomiej Sienkiewicz po aferze taśmowej, który mówił, że nie poda się do dymisji, bo musi najpierw wyjaśnić sprawę, kto go nagrał. To jest analogiczne zupełnie w tej chwili zachowanie, zupełnie nieprzystające politykowi, który chce uczestniczyć w demokratycznych procedurach. Więc dymisję raczej bym w tym momencie chyba wykluczał, chyba że staną się jeszcze, czy wyjdą na jaw jeszcze jakieś inne ważne rzeczy. Jeśli chodzi o referendum, to oczywiście to jest jakaś droga, tylko wiemy też, jak trudno jest dzisiaj zachęcić obywateli do tego, żeby takiego referendum poszli. Przypomnę, w poprzedniej kadencji to referendum w Warszawie się nie udało, chociaż wiem, że wtedy nie było takiej afery jak teraz, czy nie została ona ujawniona, więc oczywiście wszystko się może zdarzyć i też rozmawiamy gdzieś na ten temat. To może kandydata. Ręka w rękę z ruchem Pawła Kukiza Prawo i Sprawiedliwość powinno zająć się zasadami przeprowadzania w Polsce referendów i tych ogólnopolskich, i tych lokalnych, żeby łatwiej było je przeprowadzać. Znaczy, to prawda, tu trzeba oczywiście wyważyć, no bo też trudno doprowadzić do takiej sytuacji, że grono, nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset, czy w skali Warszawy kilku tysięcy osób będzie mogło zmieniać władzę. Tutaj trzeba na szali położyć z jednej strony pewną stabilność tej władzy samorządowej, z drugiej strony rzeczywiście możliwość taką, aby obywatele mogli w skuteczny sposób złą władzę, która dopuszcza się łamania prawa, odwołać. Więc no, mieliśmy już w Polsce prezydentów miast, którzy z aresztu pełnią swoje tak funkcje, jest, więc takie, to pokazuje, takie jak trudno jest odwołać były. Prezydenta. Ja przypomnę, że nam się udało Prawo i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji Sejmu storpedować inicjatywę ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który chciał jeszcze bardziej zaostrzyć kryteria referendalne w tych referendów, które zmierzałyby do odwołania włodarzy miast czy gmin. Chciał właściwie wprowadzić takie zasady, które całkowicie nieodwoływalne czyniłyby, nieodwoływalnymi czyniłyby te władze. To się na szczęście udało zatrzymać, ale referendum jest drogą trudną. Znaczy, najlepiej by było dzisiaj, gdyby Hanna Gronkiewicz-Waltz podała się do dymisji, bo skala jej kompromitacji jest rzeczywiście ogromna, a jeśli ona nie widzi tego powodu do takiej dymisji, to powinni ją do tego skłonić jej polityczni protektorzy, bo przecież ona nie działa w oderwaniu, jest politykiem Platformy Obywatelskiej, jest wiceprzewodniczącą tej partii i dzisiaj na tej partii spoczywa odpowiedzialność, żeby doprowadzić do tego, że Hanna Gronkiewicz-Waltz nie będzie dłużej prezydentem Warszawy i nie będzie uciekać od odpowiedzialności w tej sprawie. I gdyby Hanna Gronkiewicz-Waltz podała się do dymisji, no to jest potem 90 dni na przeprowadzenie kolejnych wyborów i wtedy temat wraca. Na giełdzie nazwisk wymieniane oprócz pana jest także w tej chwili Jarosław Krajewski, jest wymieniana Anna Streżyńska. Ja dopytuję o to nie tylko dlatego, że ciekawią mnie personalnie, ale także dlatego, że część komentatorów wskazuje. Prawo i Sprawiedliwość marnuje trochę szansę, jeśli idzie o aferę warszawską, aferę związaną z prywatyzacją, bo gdyby już teraz wskazała osobę, która będzie z ramienia PiS kandydować na to stanowisko, to właśnie ta osoba przede wszystkim powinna występować w mediach, wskazywać na nieprawidłowości, krótko mówiąc, gromadzić już ten kapitał, którym będzie potem starała przekonać warszawiaków do swojej osoby. Ja myślę, że właśnie tym ogromnym kapitałem Prawa i Sprawiedliwości jest to, że mamy w swoich szeregach osoby, które nie jedną osobę, ale rzeczywiście grono osób, które mogłyby do tej rywalizacji stanąć i być lepszym włodarzem Warszawy niż Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zmienił pan bardzo dobrych kandydatów. Każdy z nich pewnie ma trochę inne cechy, które byłyby jego atutem, ale tym niemniej są to, rzeczywiście nie mówię o sobie, mówię tutaj o Jarosławie Krajewskim czy o pani minister
Streżyński jako znakomitych kandydatach. Decyzję podejmuje się w odpowiednim momencie. No, wtedy jest kwestia wskazania kandydata, no, kiedy są wybory. No, nie wskazuje się raczej kandydatów na ważne stanowiska państwowe w sytuacji, kiedy ta perspektywa dzisiaj wyborcza w Warszawie to jest ponad 2 lata. No, jeśli sytuacja będzie się zmieniać, to i my będziemy również w zależności od tej sytuacji reagować i będziemy takiego kandydata wskazywać. Natomiast myślę, że ważne jest, żebyśmy dzisiaj, a tak jest, mówili jednym głosem w sprawie tego, co dzieje się w Warszawie. Żądali wyjaśnienia sprawy. Nie dali się też wmanewrować w gierki pani prezydent Grunkiewicz-Waltz, która chce dzisiaj uciec z odpowiedzialności od tej afery, proponując a to komisję, a to audyt. Coś, na co jest za późno, bo dzisiaj działają już instytucje państwa, działają służby i one powinny tą sprawę wyjaśnić. I myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość bardzo konsekwentnie i jednym głosem w tej sprawie postępuje. Wyprawa polskich ministrów do Londynu obniża rangę Polski, czy ją podnosi? Ciekawie sprawę komentuje dzisiaj Michał Szulżyński w Rzeczpospolitej. Pisze tak, no a co teraz, jak się Polakowi na Wyspach znów stanie coś złego po tej wizycie? Okaże się, że mimo poważnej interwencji polski rząd nic nie wskurał i co wtedy? Czy trzeba będzie wysłać do Londynu cały rząd? Ja oczywiście, tak, trzeba reagować, kiedy złe rzeczy dzieją się z polskimi obywatelami, ale to chyba też nie powinno być tak, że ministrowie tak łatwo wysyłani są w takich specmisjach do innych krajów. To też nie jest to tak, że oni zostali wysłani łatwo. To nie była jakaś decyzja, która była decyzją podjętą pod wpływem chwili, emocji. Może powiedzmy jedną rzecz, która jest kardynalną prawdą, no, co jest głównym obowiązkiem każdego rządu. Głównym obowiązkiem każdego rządu jest dbać o interes obywateli, swoich obywateli, dbać o ich bezpieczeństwo. No jeśli Polakom dzieje się krzywda, a tak mieliśmy w tym przypadku, to rząd musi reagować. I nie ma chyba w tym przypadku lepszej reakcji niż udanie się tam na miejsce, spotkanie ze swoimi brytyjskimi, w tym przypadku odpowiednikami i powiedzenie im, jakie są nasze oczekiwania i pokazanie, jak to dla nas jest ważne. Oczywiście nie można wykluczyć, że takie incydenty w przyszłości będą miały miejsce, ale jestem przekonany, że po tej wizycie i po uświadomieniu naszym brytyjskim partnerom, jak wygląda sytuacja, jaka jest skala problemu, jakie jest zainteresowanie polskiego rządu, Polacy na Wyspach Brytyjskich będą mogli czuć się dużo bardziej bezpiecznie. To jest zupełnie naturalne zachowanie odpowiedzialnego rządu. Mówił Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję. 27 minut po godzinie 8.